DeLong z prokuratury w Olkuszu. Śledczy prowadzą też postępowanie w sprawie nielegalnego składowania odpadów. Strażacy opanowali pożar, ale z tlących się śmieci wciąż wydobywa się cuchnący dym. Mieszkańcy od dawna składali skargi na składowisko. Jak my to przeżyjemy, to nie wiem. Znowu jesteśmy uwięzieni w domu. Jak nie przez ten smród, robactwo i te inne, to teraz przez dym. A akcja strażaków w Kluczach potrwa nawet do soboty. Fakty, opinie, komentarze. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM. Marcin Zaborski i jego gość. Witamy.